Ja przecież wzmacniałem ich ramiona, oni zaś źle myśleli o mnie. Księga Ozeasza, 7 rozdział, 15 werset. Społeczność chrześcijanina z Panem. Bóg chciał uzdrowić Izraela. Tak czytamy w księdze Ozeasza, 7 rozdział, od 1 do 13 wersetu. Pragnienie Pana jest takie samo w stosunku do ciebie, jeśli jeszcze się nie nawróciłeś. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Pragnienie Pana musi być odwzajemnione. Tak czytamy w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 6 werset. Jeśli nie uwierzysz w dobrą nowinę o zbawieniu w Panu Jezusie, to zmarnujesz niepowtarzalną szansę na uniknięcie gniewu Boga. W księdze Ozeasza nędzny stan Izraela przedstawiony jest przez cudzołożną kobietę, jest to opisane w Ozeasza 2 rozdział, i upartą krowę, opisane jest to w Ozeasza 4 rozdział 16 werset. Dalej Izraelici porównywani do masy zakwaszonego ciasta. To jest dalej porównanie widoczne w Ozeasza 7:4. Do ciasta upieczonego z jednej tylko strony. To z kolei jest porównanie widoczne w 7 rozdziale od 8 do 16 wersetu. Do głupiego gołębia, do wadliwego łuku. Pan karci ich zarówno za ich dumę, jak i za brak rozwagi. Złe kontakty psują dobre obyczaje. Kontakt z bałwochwalcami spowodował wyczerpanie sił Efraima. Siwe włosy, mamy je w Ozeasza 7:9, są znakiem, że energia Izraelitów zawodzi. Sformułowanie, ale on nie wie, wskazuje na zagubienie wynikające z grzechu Efraima. Uznajmy, że jeśli chodzi o nas, o wierzących w Pana Jezusa, bratanie się ze światem w jakiejkolwiek formie przerywa społeczność chrześcijanina z Panem i odbiera całą jego duchową energię. Przykład Samsona potwierdza to w bardzo poważny sposób. Możesz o tym przeczytać w Księdze Sędziów, 16 rozdział, 19 do 20 wersetu. Ja przecież wzmacniałem ich ramiona, oni zaś źle myśleli o mnie. Księga Ozeasza 7:15. Społeczność chrześcijanina z Panem.